Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, a raczej witamy was bardzo serdecznie w Dolinie Chochołowskiej. Jest godzina 4:45, minus 1 stopień. Razem z ekipą podążamy na najwyższy szczyt Tatr Zachodnich. Zapraszam na piękną jesienną wycieczkę. Wchodzimy w Dolinę Chochołowską jeszcze ciemną nocą. W blasku czołówek dochodzimy do rozwidlenia szlaków i Doliną Starorobociańską maszerujemy w kierunku Siwej Przełęczy. Świt zastaje nas gdzieś w połowie drogi. Słońce powoli wschodzi i swoimi ciepłymi promieniami pięknie oświetla Starorobociański wierch. Jest cudownie. Powoli wzmaga się wiatr, a my cały czas dosyć szybkim tempem wchodzimy na Siwą Przełęcz, podziwiając to, co się dzieje w barwach i kolorach wschodzącego słońca. Na Siwej Przełęczy słonko przebija się już dosyć mocno przez góry i powoduje to, co człowiek lubi najbardziej. Endorfiny, które wydzielają się na widok tak pięknych gór. Dochodzimy na Siwy Zwornik i tutaj się rozdzielamy. Część ekipy idzie na Starorobociański, a my z Szymonem atakujemy Błyszcz i Bystrą. Cały czas piękny wschód słońca, który gra barwami po trawach i szczytach tatrzańskich. Popatrzcie zresztą sami, co się dzieje. Ale pięknie! Wiatr zaczyna wiać coraz mocniej, jesteśmy lekko wychłodzeni, ale stając na Bystrej nic w tym momencie się nie liczy. Jest tak pięknie, że żaden wiatr i żaden mróz nam nie przeszkadza. Jesteśmy jednak ubrani dość krótko i szybko nas wychładza, dlatego przyspieszamy i zdecydowanym tempem zbiegamy z Bystrej. Wracamy z powrotem w kierunku Siwego Zwornika, ale zaczyna brać coraz mocniej. Podmuchy stają się tak intensywne, że trudno niejednokrotnie przy mocnych podmuchach utrzymać równowagę. Jak mówią wytrawni tatrzańscy turyści, zaczyna pizgać złem. Naprawdę wiatr staje się coraz mocniejszy. Mijamy Starorobociański wierch, mijamy Kończysty wierch. Na Trzydniowiańskim jest już troszkę mniej wiatru. Słonko już jest wyżej, więc zaczyna się robić trochę cieplej, zaczynają się pojawiać ludzie, a my rozpoczynamy zejście. Zaczyna się piękna tatrzańska jesień, cudowne liście, cudowne kolory i oczywiście zaczynają się też schody. Tu schody. I wbiegamy praktycznie od razu z zielonego szlaku z powrotem do Doliny Chochołowskiej. Kończymy dzisiejszą przygodę z Tatrami Zachodnimi. Jesteśmy w Dolinie Chochołowskiej. Do parkingu zostało jakieś 2, może 3 km. Niecałe 6 godzin, 5 godzin 40 minut nam to zajęło razem z przystankiem na jedzenie. Więc słuchajcie, no trasa naprawdę super petarda. Warunki były ciężkie, bo bardzo mocno wiało i naprawdę było zimno. My dosyć na krótko dzisiaj ubrani, więc trzeba było mocno się napracować, żeby utrzymywać organizm cały czas rozgrzany.
No ale niezależnie od tego, Bystra i widoki z Bystrej piękna, oczywiście Staroroboczański i cała reszta, piękny świt. Polecam, to jest naprawdę bardzo fajna traska. Jeśli Wam się również podobało, to zachęcam do zaplanowania takiej wyprawy. Cóż, zapraszam na kolejne odciski, na kolejne odcinki. Na razie, do zobaczenia, cześć!